12, czas zacząć. Z ciekawości Państwu powiem, że 25 lat temu w tej chwili musieliśmy zdawać egzamin przewodniczy na stolarza. My się uczymy. Powiem Państwu szczerze, że też miasto się nic nie zmieniło. Jak było 25 lat temu, to i teraz. Stało się. Stało, tak, tak. Proszę Państwa. Zapraszam. Miło mi bardzo Państwa dzisiaj widać na naszym spotkaniu. Jest to spotkanie w ramach Stowarzyszenia na rzecz Nowej Konstytucji Kukiz15. Nazywa się Tomasz Pitura. Jestem prezesem, tego stowarzyszenia na okręg 35 obejmujące 11 powiatów. Chciałbym również przedstawić tutaj pana Andrzeja Maciejewskiego, posła z Kukiz15. Obok mnie, po lewej stronie, jest Henryk Parachowski, wiceprezes. Proszę Państwa, mamy także dużo gości. Wszyscy jesteście wyjątkowi, natomiast chciałem tutaj jednak przedstawić parę osób. Tutaj pan Adam Waszkiewicz przyjechał z Stowarzyszenia Niepodzielonej 2012. Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Edward Pitura. Prezes Klubu Strzeleckiego Bieli Być w Bierzutach, pan Piotr Mielecki. Oraz szef Klubu Sportowego, też Strzeleckiego, Almaxtag, Albert Dzik. Dosyć długo. Proszę Państwa, naszym celem jest spotykanie się cykliczne z ludźmi, żebyśmy się przedstawiali, pokazywali, co my, czym się zajmujemy, co robimy, żeby Państwo mieli świadomość, że to nie jest tak, że poseł jest wybierany raz na 4 lata i później nic nie robi. Nasz akurat robi, nasze stowarzyszenie bardzo dużo robi, wykonuje. Proszę Państwa, pewnymi rzeczami się zajmujemy, a między innymi jeden z takich głównych rzeczy to są dwa wnioski projekty ustaw, które złożyliśmy. To jest, proszę Państwa, projekt ustawy 729 oraz projekt ustawy zmieniający kodeks cywilny 1198. Ja sobie zdaję z tego sprawę, proszę Państwa, że temat, który poruszę, dla osób, które są, nie mają wiedzy, może wzbudzać duże kontrowersje, duże emocje, ale to są, proszę Państwa, ustawy odfrankowujące. Kredyty te tak zwane indeksowane czy denominowane walutą obcą. Proszę Państwa, bardzo często w telewizji, w mediach nam podają tematy, że mówią nam, że to były kredyty walutowe. Proszę Państwa, od dwóch przeszło lat walczymy w sumie o prawdę. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu w sumie na początku, poniedziałek, wtorek, wreszcie rzetelny program telewizji publicznej się pojawił. Czy te kredyty, proszę Państwa, są złotówkowe od samego początku, są indeksowane do walutowce, ale my jesteśmy jakby ofiarami, a bank oszukuje. I proszę Państwa, tutaj jeżeli chodzi o projekt ustawy 729, jak i projekt ustawy 1198, tutaj jest pan poseł wnioskodawca. Ja myślę, że tutaj pan poseł powinien parę więcej na ten temat się wypowiedzieć, jak ja, bo akurat to. Dziękuję. Proszę Państwa, mam taką propozycję, z racji, że w tym tygodniu doszło do szczęścia, zginął nasz kolega poseł. Mówię mi do ciszy uczcić pamięć posła Rafała Grzybowskiego, który 19 stycznia zginął w Warszawie. Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że na siedząco. Z racji, że ostatnie wydarzenia i w Sejmie, i śmierć Rafała, pogrzeb będzie we wtorek, cały klub jedzie na godzinę 12 do Tomaszowa, no to wszystko powoduje, że ten tydzień od poniedziałku będzie bardzo pracowity tak naprawdę
Dlatego będę chciał się przez godzinę skupić na konkretach, pewne informacje Państwu przekazać, co się dzieje i w klubie, co się dzieje w Sejmie, co się dzieje w komisjach. Jak Państwo wiecie, od 16 grudnia do 11 stycznia był taki swoisty paraliż Sejmu. Co, jak było, chyba już każdy ma okazję poznać. Na mojej stronie na Facebooku systematycznie relacjonuję, przedstawiam sytuację, tutaj odsyłam i zapraszam. Osobiście wierzę, że to już jest koniec kryzysu, nie będzie już takich awantur. Klub Kukiz od początku jest tutaj w tym przypadku bardzo konsekwentny. Na dzisiaj oczekujemy konsekwencji finansowych, jakie marszałek powinien od początku pociągnąć wobec osób, które zablokowały nie tylko mównicę, ale także wodę marszałka. Ja powiedziałem kolegom z PO Nowoczesnej PSL-u, że powinni zrobić pierwszym kategorium się wybrać Andrzeja Lepera. Z przeproszeniem powiem, kiedy Świętej Pamięci Leper i jego posłowie blokowali mównicę, nigdy fotela marszałka, tylko mównicę. Byli oczci i wiary oczekani, byli awanturnikami, byli, prawda, warchołami i to głosiły media wyborcza, TVN, Polsat, to mówili włodarze PO i PSL-u, i innych partii, a dzisiaj pobili Świętej Pamięci Lepera na głowę, bo nigdy, proszę Państwa, nikt nie zablokował fotelu marszałka. To jest takie miejsce święte, które nigdy nikt z posłów, proszę Państwa, nie przekroczył, a dzisiaj to miejsce zostało znieważone przez posłów, którzy mają być demokratyczni, którzy mają być obrońcami, gwarantami prawa i stabilności państwa. To jest niestety taka brzydka i smutna prawda, a poseł nie jest świętą drogą. Poseł też ponosi konsekwencje prawne, jeżeli złamiemy prawo, czy to w ramach kodeksu karnego, czy cywilnego, też ponosimy konsekwencje, niezależnie od immunitetu, bo immunitet jest czymś, co może być uchylone, albo można się strzec. W przypadku zaś posłów, którzy sparaliżowali Sejm, tutaj, proszę Państwa, mówimy o karze dyscyplinarnej. Marszałek Sejmu ma takie prawo, a w naszym oczekiwaniu ma obowiązek. 90 tysięcy, proszę Państwa, kosztowało dodatkowe opłacenie ludzi, którzy stracili święta, bo kilku posłów miało fanaberię spędzić Sylwestra, Boże Narodzenie, Trzech Króli w Sejmie, zamiast spędzić ten czas z rodzinami w domu wśród najbliższych. Takie są prawdy i takie są konsekwencje. A my liczymy na to, że pan marszałek będzie w tym przypadku jednoznacznie i konkretnie działał. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, na jutro znikam do Sejmu. Dzisiaj też jeszcze wyjeżdżę do Warszawy. Rano jestem jutro w Radiu Olsztyn gościem porannych rozmów. Potem już jadę do Warszawy, bo trwają przygotowania do pogrzebu, a jednocześnie zapowiada się bardzo gorący tydzień. Jak Państwo wiecie, jest w chwili obecnej ogłoszona przerwa w Sejmie, 2 tygodnie, czyli posiedzenie 34 ciągle trwa. Marszałek ogłosił przerwę i zapowiada się, proszę Państwa, co już powiedział Tomek Pitura, kilka ważnych spraw. Pierwsza kwestia jest taka, że 25 na Komisji Finansów Publicznych będzie powołana podkomisja nadzwyczajna w sprawach tzw. kredytów indeksowanych i denominowanych. Rzecz dotyczy, tak serdecznie, rzecz dotyczy, proszę Państwa, trzech projektów prezydenckiego, Kukiz 15, który przyszło mi w udziale zaszczyt reprezentować, i projekt Platformy Obywatelskiej. Na tym etapie 25 tylko będzie wybrana podkomisja nadzwyczajna i zobaczymy, kto będzie jej przewodniczącym. No niestety straciliśmy Rafała. Rafał był wiceprzewodniczącym Komisji Finansów. To jest wielka strata. Nie ukrywam, że i tutaj przy tej okazji chciałbym publicznie podziękować Rafałowi, bo Rafał poparł dwa wnioski. Mimo że jest wolnościowcem, mimo że ma bardzo rynkowe podejście do wielu spraw, poparł podpisem oba wnioski, o którego poprosiłem, a więc druk 729 i ostatni o nowelizacji kodeksu cywilnego. To jest bardzo ważne i chciałbym tutaj publicznie podziękować
chciałbym przybyć do środowiska osób pokrzywdzonych przez banki. O tym pamiętały, że był taki poseł, który w Komisji Finansów był dobrym duchem, nie ukrywam, że tutaj będzie go brakować i są jeszcze inni posłowie, dzięki Bogu, ale gdzieś straciliśmy ważny element w tej rozgrywce. Proszę Państwa, druga sprawa, ku mojemu miłemu zaskoczeniu pan marszałek, bo ja złożyłem nowelizację kodeksu cywilnego o zapisach abusywnych w listopadzie, 28 listopada w Sejmie i ku mojemu wielkiemu miłemu zaskoczeniu już w styczniu, na 10-11 stycznia pan marszałek skierował na pierwsze czytanie. Proszę zwrócić uwagę, nie minął miesiąc. W przypadku druku 729 pół roku czekałem na nadanie numeru, trwały konsultacje i było pytanie, czy w ogóle ten projekt ujrzy światło jako projekt dróg ustawowy. W tym przypadku jestem bardzo mile zaskoczony, tym bardziej, że tutaj mamy duże oparcie środowisk Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rzecznika Finansów i wielu, wielu innych instancji. Jestem w okresie tutaj sejmowym, mam ze sobą spotkanie z panią rzecznik finansowy, z panem prezesem UOKiK-u i chcę powiedzieć, że no, to są ważne miejsca, gdzie mamy wsparcie w tych dwóch tematach, w tych dwóch ustawach, nad którymi dzisiaj Sejm będzie debatował i będzie pracował. Czy jest szansa załatwić sprawę systemową? Proszę Państwa, będzie bardzo trudno, bo wszyscy są zgodni w tym, że gdyby to było proste i łatwe, to już by było zrobione. Niestety widać, że jest ogromny opór. Ten opór ja wyczuwam w NBP-ie, w KNF-ie, w Ministerstwie Finansów i ogólnie w klasie rządzącej. To tak woli jasności. Widzę wielką niekonsekwencję w dyskusjach, nawet w Sejmie, bo wszyscy mówią, powiedzmy, o działaniu prawa wstecz, tak, załóżmy, odwołując się do tej noweli kodeksu cywilnego, a przecież mamy ustawę antyspreadową, która weszła w życie w roku 2011, a dotyczy działań podjętych w latach 2005-2008, tak? Czyli tutaj mówimy o bardzo istotnych kwestiach, które nie są łamaniem zasad prawa wstecz, tylko przywrócenia naturalnych praw, które zostały złamane przez zaniechania, bo to są zaniechania ustawodawcy, i cichą zgodę, przyzwolenie na działalność lobbystów, nie banków, a banksterów. I tak to, proszę Państwa, wygląda. W tym tygodniu w Sejmie mamy jeszcze kilka innych spraw. Szykują się prace nad ustawami już takimi drobniejszymi, tak? typu o sołectwach, sołtysach. Szykują się też dyskusje o skoku. No tutaj mówię, Rafał był tą osobą, która prowadziła te tematy stricte finansowe. Będzie nam go brakować. Szukamy wśród nas tutaj w gronie posłów godnego zastępcy. Będzie bardzo trudno. Akurat w tym momencie, to z tego co widzę, to ludzie się mieli z czasem pytania, tak rzecznika miejskiego czy powiatowego. Dobrze. Krótko. Wczoraj byłem w Ełku. Cały dzień miałem spotkanie z panem rzecznikiem konsumenta w Ełku. Ten temat rzeczników miejskich jest tematem, który też był poruszony na spotkaniu z panem prezesem UOKiK-u. Rzecz jest następująca, żeby też tutaj za bardzo się nie rozwijać, a konkretnie określić. To środowisko jest otwarte na współpracę. Będziemy mieć takie spotkanie z panią rzecznik i miejską, i powiatową. Zrobimy takie specjalne spotkanie, bowiem to są tematy konsumenckie, które dotyczą, proszę Państwa, u nich od butów, złych umów z telefonami, prawda, z telewizją, po kredyty i jeszcze gabarytowo inne trudne tematy. Także to są osoby, które gdzieś są rzucone na głęboką wodę, nie do końca mają umocowanie i zabezpieczenie prawne, nie do końca mają na to środki i możliwości.
Wiem, że będzie szykuje się nowela ustawy na temat rzeczników. Tutaj z panem prezesem UOKiK-u szykuje się specjalne spotkanie na ten temat. Także tutaj będziemy do tego jeszcze wracali i będziemy o tym dyskutowali. Tak czy owak, niezależnie od wszystkiego, proszę państwa, jako środowisko, jako Kukiz 15 będziemy nad tematami praw konsumenckich, szeroko rozumianych, bo nie chciałbym, żebyśmy byli zawężani tylko do wyłącznie środowiska osób z kredytami indeksowanymi i denominowanymi. Niezależnie od waluty, czy to było euro, frank, jen, dolar, bo dłużej mówimy o szerokich sprawach, o prawach konsumenckich, o prawach obywatelskich, bo to jest to, co jest istotą tych naszych działań, ten wyłom w systemie, który spowodował zabetonowanie i zmonopolizowanie wręcz, co spowodowało, że Polska dzisiaj jest kolonią finansową, proszę państwa. Jesteśmy dzisiaj niewolnikami. Niewolnikami finansowymi, a właściciele tak naprawdę nie są z Polski. Tak to niestety dzisiaj wygląda. Nasz krwiobieg finansowy nie jest własnością państwa polskiego i ani polski prezydent, ani polski rząd nie ma tak naprawdę o zgrozo na to wpływu. Kolejna ważna kwestia, to tak sygnalnie już poinformuję, w tym tygodniu powinniśmy złożyć najbliższym propozycję zmiany w ordynacji wyborczej Kukiz 15. Od początku ten temat wskazywał i jednoznacznie mówimy. JOW na wszystkich. Coś wskoczyło. Chyba wskoczyło sobie korki. No tak. JOW na wszystkich poziomach. Dyskusja jest o tym, że jednoznacznie wskazujemy. Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów, to co już jest, zostawić. Jednocześnie zależy nam na bezpośrednich wyborach starostów i marszałkach województw. Oczywiście będzie silny opór partii, no bo na tym stracą. Nie będą mieli żadnego wpływu i to jest ten opór, który się spodziewamy i będzie. Jest zgoda na jedno, na naszą propozycję, aby były dwie kadencje pięcioletnie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale wybranych w nowych wyborach. Tutaj jako Kukiz mówimy wyraźnie, nie ma zasady, nie można działać na zasadzie zaskoczenia. Czyli jeżeli teraz trwa kadencja, ktoś jest, nie wiem, drugi, trzeci raz, nie można robić tak, że nowe prawo, które wejdzie, załóżmy, w ciągu najbliższych 3 miesięcy, będzie uznawało, że to ograniczenie dwukadencyjności już teraz obejmie tych dzisiaj sprawujących władzę. Jest to coś, co nie powinno się zdarzyć. Dlaczego? Dlatego, że oni, kiedy byli wybierani na zasadach jeszcze bezterminowych, nie było żadnych ograniczeń. Czy to jest zamach na samorząd? Nie, to nie jest zamach na samorząd, to jest zmobilizowanie samorządowców do aktywności i do świadomości, że wójtem, burmistrzem się bywa, to tu są organy wykonawcze. Nie ukrywam, że mamy też apetyt na to, żeby ograniczyć kadencyjność dla parlamentarzystów, ale jeszcze powtarzam, nad tym jest dyskusja i jest ogromny opór tutaj sił partyjnych, podobnie jak było przy naszym projekcie o zakazie finansowania partii z budżetu państwa. Wszystkie partie, wszystkie dokładnie, łącznie z Nowoczesną, która przecież nie chce finansowania, uwaliły nasz projekt ustawy. Podobnie z JOW-ami, gdy ciągle mówimy o JOW-ach na wyborach, przy wyborach bezpośrednich na wszystkich szczeblach, partie tutaj nas też próbują nokautować, ale jeszcze powtarzam, będziemy konsekwentnie dążyć do tego, żeby to załatwić. To tyle tytułem takiego wstępu i od razu wyjaśniam. Do pierwszej na pewno będę siedział na sali, mówię, potem mam pociąg, muszę jechać na spotkanie w Warszawie. Zatem postaram się, jeżeli coś na szybkie pytanie, odpowiedź. Zapraszam do biura poselskiego w Olsztynie i w Ełku. Jest to na posła Maciejewskiego, poseł maciejewski.pl. Ustanowiona to jest w WUK-u, gdzie wszystko jest na bieżąco sygnalizowane, informowane. Moi wyborcy od początku pierwszego dnia, kiedy jestem posłem, wiedzą, kiedy i co robi poseł. Nie ma dnia, kiedy nikt z państwa, moich wyborców czy mieszkańców okręgu nie wie, co robi poseł. Także zapraszam do kontaktu z biurem i z zarządem stowarzyszenia.
Jeszcze jedno, tutaj są kalendarze Kukiz 15. To była ilość limitowana, ja dostałem 15 na cały okręg, także tutaj przyniosłem ich na spotkanie. Mam też z powiatu z gminy Jankowo, także gdyby ktoś potrzebował, chciał na ten rok jeszcze kalendarze ściemne, zapraszam. To jest do wzięcia i do zagospodarowania. To tyle, tylko wstępu. Dziękuję. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, Kukiz 15 nie tylko się zajmuje teraz jeszcze tematami frankowymi, tak, ordynacją wyborczą, ale proszę Państwa, następny problem się zaczyna pojawiać, tak. Ja akurat w związku z tym, że pracuję również w szkole, zajmuję się z różnymi ludźmi, nawet i chociażby podczas takich spotkań, proszę Państwa, pojawi się następny problem, tak, problem łamania praw pracowniczych. A chodzi konkretnie o powszechne zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Proszę Państwa, to wynika to tak naprawdę z nieświadomości, jak i pracownika, jak i pracodawcy. Proszę Państwa, umowa cywilnoprawna nie może spełniać kryteriów stosunku pracy, które są przede wszystkim stałe miejsce i godziny pracy. Proszę Państwa, wykonywanie pracy w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym, bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy, wykonywanie pracy za wynagrodzenie i ciągłości świadczenia. Proszę Państwa, są takie sytuacje, że pracownik jest zatrudniany na taśmie czy w fabryce na umowę zlecenie, a ma kierownika, wykonuje pewne czynności na taśmie i proszę Państwa, jest to pewna nieprawidłowość. I wbrew pozorom, proszę Państwa, jest bardzo dużo osób takich. Jest wbrew pozorom bardzo dużo osób takich, które się zgłaszają, mówi się o tych umowach śmieciowych. Proszę Państwa, to nie chodzi o to, że są te umowy śmieciowe, czy nie są, bo te umowy cywilnoprawne, one są bardzo potrzebne. Ja też jestem przedsiębiorcą, także one są bardzo potrzebne, umowy cywilnoprawne. Natomiast, proszę Państwa, jest błędna jakby interpretacja i zastępowanie umów cywilnoprawnych umowami cywilnoprawnymi.